Siatkówka jest bardzo popularna w naszym kraju, ale podwaliny pod wielkie sukcesy położyła grupa kata, trenera, ikony. I teraz mam przyjemność właśnie gościć na naszym kanale mistrza świata, mistrza olimpijskiego, Ryszard Bosek, trener, szkoleniowiec, agent sportowy, dyrektor sportowy. Gdzie jeszcze mogę wymieniać tytuł? Człowiek. Człowiek. Nie, człowiek to najważniejsze. Trenerze, ja się chciałem zapytać o fenomen naszej siatkówki. Czy to już jest to coś, to my wyznaczamy teraz trendy? No, jeżeli chodzi o kibicowanie, na pewno. Myślę, że przede wszystkim trzeba pochwalić kibiców, bo to oni stworzyli atmosferę taką, że tworzył się trend na siatkówkę. Oczywiście podwaliny były, bo jeżeli byśmy porównali popularność siatkówki naszych czasów, byśmy porównali media, to pewnie ona już była może nie tak mocno popularna, bo i hale były inne, mniejsze, ale siatkówka była zawsze popularna, a te wyniki i potem organizacja chyba jednak. Liga Światowa na pewno pozwoliła rozwinąć się na tyle zawodowo, profesjonalnie w siatkówce, że zaczęła ściągać kibiców i w takich ilościach naprawdę ogranicza tylko ilość miejsc na sali kibiców. Ja pamiętam pierwszą Ligę Światową, kiedy było mało koszulek biało-czerwonych kibicowskich na sali. Tak naprawdę teraz, kto nie ma koszulki biało-czerwonej, dziwnie wygląda. I myślę, że to jest największa chyba zdobyć siatkówki, bo zdobyć sobie tylu kibiców. Ale oczywiście w międzyczasie potrzebne są wyniki. Tutaj wyniki były potrzebne. Zaczęli wszyscy mocno pracować. Myślę, że największe te wyniki, to co wy zrobiliście, to jeszcze bardziej spopularyzowało i zrobił się taki trend na siatkówkę, że przychodzą całe rodziny, bo to trzeba powiedzieć, że bardzo ważne. I myślę, że teraz jest najważniejsze i praca trenerów, żeby były wyniki, ale i chyba jest bardzo ważna również praca działaczy, żeby jeszcze bardziej rozwinąć, bo tutaj hale są wypełnione, bilety się sprzedają bardzo szybko i teraz się zastanowić trzeba, co zrobić, żeby nie było stagnacji, bo wiadomo, że stagnacja powoduje to, że zaczynamy się zatrzymywać. Myślę, że mamy wielkich, dobrych PR-owców już, bo przy tym już zaczęli pracować zawodowcy i myślę, że najważniejsze teraz to jest podtrzymywać i rozwijać jeszcze dalej popularność, bo tworzą się szkoły, tworzą się w mieście takim jak Częstochowa jest chyba 5 szkół siatkówki, a Częstochowa jest małym miastem, prawda? Tworzą się kampy siatkarskie. To naprawdę popularność siatkówki jest ogromna. Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby ona się nie zatrzymała. Trenerze, czy jest w ogóle sens rozmowy na taki temat? Czy my mamy szansę wyprzedzić futbol w naszym kraju, jeżeli chodzi o popularność? Czy piłka nożna jest po prostu sportem globalnym i nie powinniśmy się nawet z tym mierzyć? No jeżeli mogę porównać najlepsze czasy siatkówki włoskiej, kiedy oni wygrywali wszystko i ten temat zaczął się pokazywać, to działacze i PR-owcy powiedzieli, jak najwięcej, żeby wygrywała piłka nożna, bo przy niej się wszyscy utrzymają. W związku z tym ja myślę, że tutaj bić się z piłką nożną to troszeczkę jest, tak, szkoda rękawic, ale natomiast bardzo ważne, ponieważ jeżeli piłka wygrywa, nakręca się cały sport. Wszystkim jest lepiej i na poziomie ministrów, i na poziomie działaczy, na poziomie kibiców. Trzeba trzymać kciuki za piłkę nożną i swoim tropem, bo my to są jakby dwie równoległe drogi. Na dzisiaj droga piłki nożnej jest taka, jaka jest i na pewno w Polsce jest bardzo popularna, trochę inaczej widziana. A my mamy siatkarską swoją publiczność, swoje drużyny, swoją bardzo mocną ligę. Musimy myśleć na tym, żeby mieć coraz więcej sponsorów, coraz większych sponsorów, bo to jednak nie ma co ukrywać, że wysoka liga, mocna liga, to jednak muszą być duże pieniądze. Ale idźmy równolegle i myślę, że nie będziemy mieli nic do stracenia. Musimy o to zapytać, bo jest to odczuwalne w całej Europie, w każdej dziedzinie i branży. Siatkówka ma szansę dźwignąć się z tego kryzysu ekonomicznego? Czy możemy, wiadomo, że nie będziemy konkurowali z Rosjanami, ale czy możemy w końcu płacić regularnie, nie w 3-4, ale w 10 czy w 15 klubach? No ja, wszyscy do tego muszą dążyć i tu na pewno bez pomocy organizacyjnej i politycznej i działaczy. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że ja spotykam się czasami z prezesami bardzo ważnych firm, bardzo bogatych firm i się okazuje, że oni byli siatkarzami. Jest szansa. Na jakimś poziomie musieli przestać, bo jeden z prezesów sobie zepsuł kolano i został prezesem ogromnej firmy, ale ja myślę, że jeżeli szerokie pole podstawy,
to z tego pola postawy wyjdą zawodowcy i wyjdą działacze i prezesi firm. I na pewno łatwiej jest iść do prezesa, który grał w siatkówkę, który jest kibicem. Spotkałem się w drugiej firmie z panem prezesem, który powiedział: jestem ogromnym fanem siatkówki, pamiętam was z Lublina, z paringu Polska A, Polska B. Ja zupełnie tego nie, ale dla mnie to był szok, bo firma ogromna i on jest ogromnym kibicem. I ja myślę, że nadzieja w takich ludziach, że oni będą pomagali siatkówce, bo trzeba pamiętać, że nie tylko wielkie wyniki. Polska jest bogatym krajem, ale jeszcze nie tak bogatym, żeby mieć 100 firm bardzo bogatych, które mogłyby sponsorować. Natomiast jeżeli w takiej firmie wielkiej jest prezes, który uprawiał siatkówkę, on na pewno lepiej patrzy na siatkówkę niż na inną dyscyplinę, bo nie ma co ukrywać, że tu jest konkurencja. Oczywiście. Musimy przeskoczyć na nasze podwórko lokalne. Czy w tym roku Częstochowa zaskoczy nas jeszcze bardziej niż w sezonie poprzednim? Czy planujecie może jakąś bombę transferową? Kogoś naprawdę wyjątkowego, który pomoże wam podnieść poziom sportowy? No, planować to planujemy. Nie ma co ukrywać, ale oczywiście to jest związane też z nakładami finansowymi i od dłuższego czasu wszyscy, między innymi ja, biegamy za tym, żebyśmy mieli jeszcze lepszego sponsora, jeszcze większego sponsora na poziomie tych klubów, które są bogate, które mają zagwarantowane sponsorowanie, między którymi odbywa się tak naprawdę walka o to, kto wygra. I myślę, że najważniejsze to jest jednak zabezpieczyć się na tyle finansowo, żebyśmy mogli zrobić. A plany, no nie tylko my, ale te zespoły, które mają mniejszą sponsoryzację, mają ogromne, a to wszystko jednak na dzisiaj my wprowadzamy i inne kluby wprowadzają młodych ludzi. To jest dla tych młodych ludzi na pewno jakaś droga, bo pewnie gdyby kluby były bogate, to by było trudniej w tych klubach grać. I tak jest trochę we wszystkim, ale myślę, że lepiej by było, liga bardziej była wyrównana, gdyby poziom sponsorowania oscylował w jakiejś granicy. Super, no to tego życzymy częstochowskim działaczom, zawodnikom i kibicom. Oby było im jak najlepiej i oby pani księgowa miała jak najwygodniej. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Bardzo trudno.